Ja mam takie pytanie, czy moglibyście w ogóle na nie odpowiedzieć. Zastanawiam się, jak ten program Evita u Was wyglądał, co się udało, za co byliście odpowiedzialni, czy to w ogóle było fajne, czy to było niefajne, czy to było bez sensu, czy to ma sens. I tak tutaj wiem, że Tomek, Ty jesteś koordynatorem w programie Evita. No i takie krótkie pytanie, no jak to wyglądało, no bo to tyle najwięcej tutaj na ten temat. Ten program powstał półtora roku temu, napisaliśmy go z Zygmuntem Żołędziem, trafił przez wiceburmistrzem. Nie w naszej gminie trzeba. Nie w naszej gminie, także naprawdę. Nasz projekt oczywiście swoją drogą się rozwijał, w tej chwili koncepcja wykracza poza ramy w ogóle programu już od kilku miesięcy. Rozwijamy cały czas sieć. Działa to na zasadzie hotspotu, wszyscy mechanicy mogą za darmo całkowicie. Za darmo, ale tak, że oni sobie wchodzą tak, mieszkam powiedzmy w Baranowie Sandomierskim, no i tak mam komputer, mam kartę, prawda, tą sieciową i mogę się podłączyć bez problemu, za to nie płacę. Ja łapię tylko sygnał, wystarczy się zaloguje, to wszystko mamy, tu Iwonę, koleżankę, akurat mieszka blisko, łapię taki sygnał. Tak, jestem bardzo zadowolona. No tak w zasadzie. Krzysiek jest poszkodowany, bo mieszka troszkę w innej miejscowości. Dlatego muszę płacić za internet. A ile płacisz? 31 zł. No tak, no ale gdybyś. Bo gdyby był na przykład plan taki, że to na całą gminę. Taki jest plan. Tak. A Telekomunikacja Polska tam nie próbuje wyjść na szyby? W tamtym roku położyła 10 km przeprowadu. Także weszła ostro w rynek, ale oferty nie ma konkurencyjnej, zwłaszcza że. My oferujemy internet za darmo, a za pieniądze. A jak osób jest podłączony do tej sieci? To jest hotspot. Czyli nie da się. Wiadomo, w tej chwili ponad 200 parę osób się podłącza. Ale to są osoby, które gdzieś tam mieszkają, prawda, w obrębie rynku na przykład. No. A do tego Baranów Sandomierski jest miasteczkiem turystycznym. Czyli jest zamek renesansowy, jest ładny rynek, jest ładny kościół. W związku z tym jest hotspot oznaczony oczywiście na rynku. Każdy może sobie usiąść przy fontannie. Odpalić sobie laptopa, prawda, połączyć się i tak dalej. Także naprawdę nie wiemy, kto jest klientem końcowym. Wiemy, że to jest jakieś urządzenie. Palmtop, laptop, karta Wi-Fi tam w komputerze, telefon komórkowy. Każde urządzenie jest kompatybilne z tą siecią, także... A co ze ściąganiem filmów, muzyki z internetu, czy... Rapid share bez problemu, ale peer-to-peer wszystko powycinane jest, także... Wszystkie porty... Poza standardowymi są zablokowane ze względu na bezpieczeństwo. Była procedura wdrażania cenzurowania treści. Na czym to polega? No, wyłapywanie słów przykładowo, no nie wiem, pornograficznych albo jakichś takich innych. Bo to jest generalnie w szkole, prawda? Że najpierw szkoły mają dostęp do tego hotspota? Znaczy nie. Szkoły mają dostęp do internetu. Aha. No tak, ale to łączę po godzinach. Po zakończeniu pracy szkoły te dzieci idą do domu i to łącze jest niewykorzystywane, stoi po prostu niemożliwe. Więc przesyłamy ten sygnał do hotspotu. Krzysiek, a Ty byłeś odpowiedzialny za co w programie Evita? Ja byłem odpowiedzialny, to znaczy ja jestem prezesem Łuczyńskiego Klubu Sportowego. To jest taka mała organizacja, stowarzyszenie, które powstało w mojej rodzinnej miejscowości, w której mieszkam. W Łuczyńskim Klubie Sportowym działa Klub Inwencji Twórczych. To jest taka artystyczna grupa zrzeszająca ileś tam osób, która w dorobku ma między innymi jakieś tam organizowanie wystaw i tak dalej. I oni postanowili stworzyć coś o kulturze, która występuje na tym regionie. Czyli postanowiliśmy opisać kulturę lasowiacką. No i stąd ten pomysł, żeby połączyć to jak gdyby z internetem, z całą informatyką i tak dalej. Zrobiliśmy taki serwis. Stronę internetową www.lasowiacy.pl. I co na tej stronie się znajduje? Na tej stronie można poczytać o ówczesnych twórcach, czyli o osobach, które czymś ciekawym się zajmują, bądź coś zbierają, powiedzmy jakieś starocie i tak dalej. Można poczytać w ogóle o kulturze lasowiackiej, można zobaczyć galerie, które tam z dzieciakami sobie zrobiliśmy, jeżdżąc rowerami po terenie gminy. Zorganizowaliśmy też w ramach projektu, w ramach właśnie tego wirtualnego Muzeum Lasowiackiego, bo taka jest nazwa projektu, dwie wycieczki do skansenu, do muzeum regionalnego, żeby dzieciaki zapoznały się też z tą kulturą.
mogę gdyby bardziej... No. Ilona, ty wchodziłaś na tą stronę? Ciekawa jest? Powiedz, dużo tam pracy, tak to wygląda, że tam dużo pracy było w to włożone, czyli to jest takie potrzebne i ważne źródło informacji? Znaczy, na pewno ogólnie kultura lasowiecka jest bardzo ciekawa i należy po prostu przekazywać ją nie tylko mieszkańcom naszej gminy, którzy są, że tak powiem, związani z tą kulturą, ale również należy o tym informować inne osoby. Wszystkie w ogóle portale typu na przykład strona gminna, kulturalia.pl, lasowiacy są powiązane. Na są przekierowane z tej strony. Krzysiek, ty projektowałeś sam tą stronę, czy pomagał ci Tomek? No to tu zdecydowanie Tomek. Znaczy mieliśmy też jakiś swój zarys w stowarzyszeniu, co ma być na tej stronie, mniej więcej grafika, czyli chcieliśmy tutaj nawiązać do wzorów lasowiackich. Strona jest taka, można powiedzieć, no nie czarno-biała, ale oparta na kolorach właśnie kultury lasowiackiej, na brązie, czerwieni, bieli i czerni. Zdjęcia takie połączone w troszkę w sepie, przedstawiają Baranowski Rynek, jakieś jezioro i las, czyli od czego pochodzi po prostu nazwa lasowiaków, tam gdzie mieszkali lasowiacy. Cóż, jeszcze przy okazji realizacji tego projektu tworzenia tej strony internetowej udało się stworzyć publiczny punkt dostępu do internetu właśnie w tej miejscowości. Udało się założyć internet. No w tej chwili kupiliśmy laptop. Dostaliśmy przy okazji, właśnie gdy pokazaliśmy, że kupiliśmy laptop, użyliśmy ten PPD, prawda? Zgłosiła się nas organizacja, która chciała nam przekazać z banku drugiej ręki komputer, także mamy już dwa komputery. I powstaje taka mała kawiarenka. Ale jeszcze raz przypomnij nazwę tej miejscowości. To jest gmina Baran Sandomierski i Siedleszczany. A tutaj, Iwona, ty się tak zajmujesz takim projektem bardzo komercyjnym, nastawianym na zarabianie pieniędzy, no, jarmarkiem. To mogłabyś coś na ten temat powiedzieć? Czy... To znaczy tak, jarmark działa od 20 września. Początkowo, że tak powiem, no oczywiście zostały rozwiezione plakaty po każdej miejscowości. Po tygodniu skontrolowałam, jak się po prostu, w jakim stanie są te plakaty. W większości miejscowości były one pozrywane, więc zostały jeszcze raz naklejone. Niestety później po mojej następnej kontroli znowu zostały zerwane. Oczywiście nie wszystkie. W miejscach takich jak na przykład sklepy, oczywiście za zgodą właścicieli zostały zawieszone. Każdą osobę, która po prostu, kiedy po prostu mam w tej poszczególnej miejscowości, informowała, na czym to polega, jaki to ma cel. Ogólnie po prostu przedstawiałam regulamin, oczywiście nie dokładnie, tylko własnymi słowami, żeby każdy mógł to zrozumieć. Bo to jest tak, że tam w Baranowie macie taki ten jarmark, tam każdy sobie może zamieścić ogłoszenie, tak, z terenu gminy. Tak. I tam to ogłoszenie może być, dosłownie dotyczyć wszystkiego. Tam kupię, sprzedam, oddam. Sprzedam, oferuję usługę, szukam usługi. Również można zamieszczać aktualności gminne, typu na przykład w ciągu 2 miesięcy było organizowane 2 razy jak to było? Retrospektywy? Kino niezależne. Tak. Ta informacja również została zamieszczona na serwisie jarmarku. Niestety, że tak powiem, odbiór z drugiej strony, no, nie do końca, na przykład spełni moje oczekiwania, nie miała jak twoje, Krzysiek. Myślałam, że będzie więcej osób. Bo wy tak bardzo współpracujecie ze sobą. Iwona, ty z Krzyśkiem, a Tomek jest... Znaczy generalnie nie. Cała nasza tutaj grupa, jak gdyby, każdy może reprezentuje inne stowarzyszenie, ale generalnie tworzymy takie, no, nieformalne forum w zasadzie, prawda? Osób Baranów Sandomierskich czy cała gmina... Nie ma czegoś takiego, że jakoś rywalizujemy ze sobą. Raczej nie, raczej... Jak na przykład jest grupa osób, która chce coś zrobić, po prostu to razem robimy. Tak. Jeżeli na przykład my w zakresie, nie wiem, bardziej kultury, sportu próbujemy, tak. Tomek na przykład w zakresie informatyki, sport, tak, rekreacja, fitness i tak dalej, ale to w zasadzie są przecież ci sami ludzie. Ja nakręcamy się wzajemnie. Ale współpracujemy cały czas ze sobą.